Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Kolejnego dnia, kiedy się wspólnie modlimy. Pomału już naprawdę zbliżamy się do końca, ale to tym bardziej nas powinno motywować, żeby jeszcze więcej sił w sobie zbierać i żeby się nie poddawać, jeżeli idzie trudno albo ciężko. Moi drodzy, wezwanie na dzisiaj, jedno chyba z najbardziej oczywistych wezwań, jakie sobie można wyobrazić, jeśli chodzi o Matkę Bożą, czyli łaski pełna Twe imię. Tak, to prawda. To jest jej chyba najpiękniejsze, najpełniejsze imię, w sensie takie, które wyraża w 100% to, kim ona jest. Jej natura, jej serce polegało na tym, że przyjęło w 100%, tak jak się tylko dało, łaskę Bożą. I to przyjęło tak, jak nigdy na świecie nie przyjął. Przyjęła tak mocno, że aż ta łaska się stała w niej ciałem, dosłownie. W sensie Pan Bóg, przepraszam za głupie słowo, ale zmaterializował się Najświętszej Maryi Pannie. To jest po prostu jedno wielkie chodzące tabernakulum. W ogóle ciekawe, że nie ma takiego wezwania, tabernakulum. No wtedy po prostu nie nazywano tak, chociaż nie, nazywano. Nieistotne. Mamy oczywiście arkę, więc to jest podobne określenie. Ona była tabernakulum, czyli pełna łaski, całkowicie wypełniona od po prostu koniuszków palców po czubek głowy łaską Bożą. Co to dla nas znaczy? No bardzo prosta rzecz. Napełniajmy się, napełniajmy się, napełniajmy się, napełniajmy się, aż się w końcu napełnimy. Ta łaska nie jest z nas, nie jest po prostu czymś, co można sobie samemu w sobie wytworzyć, tylko trzeba ją dostać, trzeba o nią żebrać. Ona była najlepszym żebrakiem świata i dostała nieskończone pokłady łaski. Kochani, przez cały dzisiejszy dzień chodźcie z takim pragnieniem i proszeniem i z żebraniem do Pana Boga o to, żeby was wypełnił swoją łaską. To tyle na dzisiaj. Nieustannie modlimy się, a nie lenimy się. Serdecznie was pozdrawiam, błogosławię, ściskam, z Bogiem. Do jutra.